Niedawno setny mecz, gol. Dzisiaj również gol z rzutu karnego. Ale to nam nie osłodzi porażki 1-4 z liderem. No na pewno. Na drugi plan schodzą moje indywidualne osiągnięcia. Cieszę się, że są jakieś tam statystyki, ale najważniejsza jest drużyna. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj wygrali, żeby strzelił ktokolwiek inny. To, tak jak powiedziałem, schodzi na drugi plan. Co się wydarzyło? Pierwsza, druga minuta poprzeczka, wydawało się, że prawie strzelimy gola, potem ta pierwsza połowa absolutnie do zapomnienia. No na pewno bramka na 1-0 by, myślę, że inaczej ustawiła mecz, to my byśmy byli cofnięci w defensywie, Nieciecza by atakowała, na pewno by były szanse na kontrataki, no ale nie ma co gdybać, zasłużenie, przegraliśmy pierwszą połowę po naszych indywidualnych może błędach, ale Nieciecza też miała inne sytuacje i no, przegraliśmy zasłużenie. W drugiej połowie sporo zmian, młodzież, która weszła na boisko, po kontuzji również Salman Hufel, i wyglądało to dużo, dużo lepiej. No tak, w szatni sobie powiedzieliśmy, że nie mamy nic ze stracenia, strzelimy jedną, może drugą i ten mecz może się odmienić. Na pewno Nieciecza zapewnie też się poczuła w drugiej połowie. I myślę, że był to inny mecz niż w pierwszej połowie. Cieszę się, że inni zawodnicy, młodzież nasza dostała szansę. No i osiągnęliśmy 20 punktów. Myślę, że to jest dobry wynik, to co się działo przez całą rundę. Obiektywnie uważam, że trzeba odebrać to pozytywnie. I teraz tak, spokój, święta, po świętach wracamy do ciężkiej pracy, patrzymy do przodu, zdobywamy kolejne punkty i dajemy radość kibicom. Rozumiem, że tak jest cel na następną rundę. Tak, no teraz czas jest na regenerację, święta, dla nas odpoczynek, ale też będziemy mieli rozpiski i będzie praca indywidualna. No i mam nadzieję, że kibice już wrócą na stadiony w nowym roku i będziemy dawać im radość i że będziemy zdobywać te punkty i piąć w górę tabeli.